z takiej oto racji, że sklepy do marketplace'u z 360 niedługo będą wyłączone, bo do 29 lipca 2024 będą funkcjonalne. Jeżeli oglądasz ten film później, czyli w przyszłości, no to mniej więcej zobaczysz, jak procedura kupowania bądź przeglądania tych ofert wyglądała na stronie trueachievements.com, ponieważ od wczoraj jest całkiem ciekawa promocja z części gier, które są niezgodne z nowszymi Xboxami, Xboxami One i Series'em, i postanowiłem pokazać Wam ten temat przed dosłownie zamknięciem tych sklepów, tworząc małą playlistę. Zobaczymy w ogóle, na ile do końca lipca będzie tych promocji, bo póki co na razie tylko taka jedna tak jakby była. Wcześniej za bardzo nie było tych gier w promocji od lat i to będzie dobry materiał dla Was, żebyście mogli sobie mniej więcej w ramach takiego archiwum żywego, no i z czasem po prostu historycznego, zobaczyć sobie, jak to mniej więcej wyglądało. W porządku. Także mamy już stronę trueachievements.com. Bardzo fajna strona do śledzenia sobie osiągnięć, do obserwowania promocji, do premier nowych gier, recenzji i tak dalej. Wszelakie fajne rzeczy można sobie tutaj przeglądać. Naprawdę polecam Wam tą stronkę sobie zobaczyć. I tutaj 18 godzin temu pojawiła się informacja na temat właśnie tych gier, które zostały przecenione. Znajomy z Hiszpanii mi napisał, że jest właśnie coś takiego. Sam nie był do końca pewien, jak dokładnie wygląda sprawa z tymi grami, które są tutaj przecenione. I się okazało to być prawdą. Myślał, że to jest początkowy jakiś fałsz, ale nie. Jednak się okazało, że jest to całkowita prawda. Tutaj niby 60 niezgodnych z innymi konsolami nowszymi grami są tutaj jakby w tej promocji ujęte te gry. No i wiadomo, z jakiegoś powodu musieli dać tą promocję. Xbox Sales, w sobie wchodzicie. I tutaj jeszcze do tej pory, tak jak możecie do końca lipca, wchodzicie sobie w Xbox 360 i tu macie pełną listę do tej pory przedstawionych gier, które są obecnie w promocji. Obecnie, tak? Ostatnio sprawdzone 14 maja Far Cry 4, którego pokazywałem w ramach nowszych gier na starszą konsolę, z 20 euro na 4. Myślę, że to jest całkiem dobra opcja. Niestety to nie zadziała za bardzo w Polsce, ponieważ nie wszystkie gry tutaj będą pokazane na rynku polskim, więc to raczej będzie się dotyczyło osób, które mają prędzej konto na zagranicznych, powiedzmy, regionach, brytyjski, irlandzki i tak dalej. Więc skorzystają z tego pewnie nieliczni, ale jeżeli macie takie konto podpięte na inny region, to możecie sobie to oczywiście wszystko zobaczyć. I tu Wam teraz powiem tak. Odnośnie tego artykułu. Wiadomo, do końca lipca będzie jeszcze możliwość kupowania tych gier od strony z 360 normalnie z konsoli, albo ewentualnie wpisując, już Wam pokazuję, ten tak zwany marketplace. On jeszcze będzie, co ciekawe, działać, bo ludzie skarżą się, że generalnie nie da się nic zobaczyć tutaj od strony z 360, że im nie ładuje, że w ogóle nie ma tak jakby procesu płatności i tak dalej. Jednak wszystko jest. Wszystko jest, można sobie przejrzeć. Na przykład jakąś taką najmniej znaną grę z 360, której nie kupicie z poziomu One'a czy Series'a. O ile w ogóle jeszcze ta gra jest, bo nie jestem pewien, czy... Dla przykładu, nie? Że jest taka możliwość, tylko widzę, że chyba tego nie ma. No nic, dobra. Przejdziemy sobie do tego później, bo widzę, że nie znalazło mi tej gry. I tak, mamy wyprzedaż. I tutaj mamy ceny podane w euro. Ja je tak ustawiłem, dlatego że... A nie, mogę na funty. O, i tak już będzie mi trochę łatwiej, bo mam konto na Wielką Brytanię. Głównie pod to. I mam jeszcze rewoluta podpiętego pod konto, więc tu nie mam za przewalutowanie żadnej prowizji. I tutaj mamy parę tych znanych gier, które tutaj faktycznie można je sobie zobaczyć w obniżonej cenie. Nawet Wam, wiecie co, lepiej to zobrazuję nie z tego poziomu, to mi nie wiem, dlaczego pokazuję dolary. Chodziło mi bardziej o ten widoczek. O, zobaczcie. Gra normalnie i nie jest to zbytnio dobra gra, bo ludzie ją tak troszeczkę skrytykowali, 2,5 ma gwiazdek na 5 na stronie. Ale tutaj ona normalnie kosztuje 12 funtów, a przeceniona została na 3.
Mało tego, nie dość, że ta gra nie jest zgodna z nowszymi Xboxami, to mi się wydaje, że troszeczkę ludzie rzucą się na tą grę, zważywszy na to, że jest po prostu promocja. To niekoniecznie musi być tak, że jest to dobra czy słaba gra. Ludzie się na to rzucą, bo tej gry niedługo w wersji cyfrowej nie będzie w ogóle dostępnej. Więc to jest taki najlepszy przykład na to, że takie informacje, które teraz widzimy, jeszcze na tej stronie z tego poziomu, są no, dosyć chwytliwe i po prostu wybierają ludzie takie gry, które tam sobie albo mieli na liście życzeń, albo zwyczajnie też sobie przeglądają, jak to do końca wygląda. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz odnośnie Far Cry 4. Normalnie kosztuje 15 funtów, ale został przeceniony na 3. Co bardzo śmieszne, jest dodatek do tej gry, fabularny, Dolina Yeti w wolnym tłumaczeniu i zobaczcie, niby jest informacja na temat tego, że jest ten dodatek, ale sam dodatek nie został przeceniony. I ja tego najbardziej nie rozumiem, bo widzę, że tutaj ta wczorajsza promocja, ona dotyczyła głównie gier z Ubisoftu, tylko że to nie będzie ta strona, nie z tego poziomu, bo to jest już dla najnowszego Xboxa. Dla nowszego. Klikamy Enter albo lupę i teraz kurczę, właśnie nie widzę tego z poziomu tego tradycyjnego marketplace'u, nie wiem dlaczego. Dobra, widzę, że wyszukiwanie gier pod kątem z 360 jest tutaj bardzo utrudnione. Niestety, więc trzeba wpisywać Marketplace, XBLA i tak dalej. Tutaj mi pokazało oczywiście polską wersję i tutaj nie ma co prawda tej przeceny na samą tak jakby sam dodatek. Jest co prawda tutaj po polsku przecenione na 13,80, to by się nawet tutaj zgadzało. Season Pass dalej kosztuje 100, a ten dodatek Dolina Yeti 60 zł kosztuje. Nie zostało tutaj nic poprawione, a tak dla ścisłości, jak już operuję trochę w funtach, to wam to z tej perspektywy pokażę. O, 11 funtów. A sama gra 2,99. Kiepsko to wygląda. Zastanawiam się, kiedy oni w ogóle dorzucą ten dodatek do promocji, bo myślę, że powinni dać, albo chociaż Season Passa, przepustkę sezonową powinni dać. I generalnie parę z tych tytułów kupiłem. Pokażę wam pełną listę i tutaj macie aktualne ceny na dzień 14 maja. Możecie sobie to zobaczyć. Mniej więcej, jak macie jeszcze w ogóle 360 i się interesujecie tym zagadnieniem, bo już coraz mniej ludzi się tym interesuje. A szkoda, bo konsolka jednak zasługuje na tak jakby większe zainteresowanie. Nie bez powodu. Thief nawet jest w promocji, słuchajcie, na 360, a co prawda można kupić w pudełku, więc można tam wyjść troszeczkę obronną ręką z tą ceną. I tak, ja wam pokażę, wiecie co, z poziomu moich dodanych gier do kolekcji, dlatego że i jeszcze pokażę wam od strony samej konsoli, tylko będę musiał sprzęt podłączyć. Więc tak, co kupiłem od wczoraj do kolekcji z tej promocji? Valiant Hearts The Great War, to jest gra, która traktuje o pierwszej wojnie światowej. Za dużo takich gier nie ma, więc myślę, że zakup, słuchajcie, z 11,99 funta do 2,39. Na chwilę przed wyłączeniem sklepu, myślę, że to będzie sensowny powód, żeby w ogóle kupować tą grę, bo całkiem dobra jest wysoko oceniona, więc nawet nie ma w tym żadnego problemu. Kolejna z gier to będzie po kolei Fireburst'a kupiłem tak trochę na przypał, bo widzę, że normalnie kosztuje 6,75, została przeceniona na niecałego funta. Niby taka sobie gierka wyścigowa. Nic specjalnego, ale można będzie sobie tam ewentualnie kiedyś wypróbować. Po prostu przekonać się, jak to dokładnie wygląda. Gion Emotions, to już dzisiaj sobie załatwiłem i nawet będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda pobieranie tego. Taka logiczna, akcyjna troszkę gierka też, zobaczcie. 6,75, 1 funt, myślę, że całkiem spoko to wygląda. Więc będzie można z tego też co nieco pokazać. I Mini Ninjas Adventures, takie tam trochę pierdołowate gierki by się wydawało. Ale jak zobaczymy, na ile one zostały przecenione i jak bardzo, nie wiem, krótko zajmuje czas na przejście tej gry, jak została oceniona, ile ludzi obecnie posiada tak jakby tą grę, albo ile zagrało, zwłaszcza ta przecena, nie? Więc no troszeczkę tutaj jest zachęty jako tako,
z tego poziomu. No i wystarczy, że tak naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie tu pod tym kątem. Watch Dogsa możecie kupić, co tu jeszcze jest takiego, Sniper Ghost Warrior od polskiego City Interactive, jeżeli dobrze pamiętam. Rise of Tomb Raider nawet, tylko że 7 funtów to tak 8 w sumie. Niezbyt. Murdered Soul Suspect też możecie sobie zobaczyć. Kay and Lynch, Dead Man, bardzo lubiana przez wielu gierka. I tutaj generalnie z takich gier Enemy Front nawet macie. Więc tu Arcania Gothic 4 nawet, więc no jest w czym wybierać tak naprawdę. Ale lista nie jest jakaś duża. Czy ja tutaj naprawdę widzę 60? Może jest 60 gier, nie wiem. No tutaj napisali ponad 60. W każdym razie każdy coś znajdzie dla siebie na pewno, ale musicie mieć bardziej to zagraniczne podpięte konto, bo pewne gry, które będą w Polsce, one będą dokładnie przecenione adekwatnie co do tej wartości tu, ale rzeczywiście macie zagraniczne konto, możecie sobie to wszystko z tego poziomu zobaczyć. I jeszcze wam pokażę z poziomu konsoli, jak dokładnie te gry, które dzisiaj i wczoraj sobie zakupiłem po dobrych cenach, wyglądają na dysku i jak wygląda ich prezentacja z poziomu Xbox Live Arcade z tego sklepu, który będzie niedługo wyłączony. Załadowany Xbox 360. Pokażę wam od razu, jak mniej więcej wyglądają te gry zainstalowane na dysku twardym, ponieważ tam akurat będzie mi się jeszcze pobierała jedna i druga gra, którą dzisiaj sobie załatwiłem, czyli Geon Emotions i Mini Ninjas Adventures. Sprawa wygląda tak, że automatycznie, tak jak mamy kupione te gry przez sklepik Xboxa, ten Marketplace, to tu akurat mamy możliwość pobrania od razu bezpośrednio z konsoli, co niektórzy nawet mieli dylemat z w ogóle samą płatnością kartą czy tam PayPalem, bo to też nie zawsze działa. Tutaj widzę, że pobieranie wygląda trochę inaczej, przypisano do innej konsoli, ponieważ ja jednemu znajomemu udostępniłem przeniesienie licencji moich gier na koncie. I tak to będzie wyglądało, że on, mając dostęp do mojego konta, będzie mógł sobie też te gry sprawdzić. Tylko że on wtedy będzie jedynie miał te gry tak jakby na raz, dopóki, powiedzmy, ja nie zmienię hasła i nie będzie to jakoś inaczej wyglądało. Także już ta jedna gra się pobiera i tu pokażę wam mniej więcej, jak wyglądają sprawy z pojemnością tych gier, bo to jest trochę ważne, a nie każdy ma możliwość tak jakby sobie, znaczy ludzie sprawdzają takie rzeczy z reguły, ale tak zazwyczaj jak już sprawdzam takie rzeczy, to już wam o tym powiem. Także Fireburst 779 MB i oczywiście wczoraj był pobrany. Zgodnie z tą informacją, o której się dowiedziałem, faktycznie byłem trochę zszokowany, że rzeczywiście to pojawiło się w taki sposób, że no, trochę mnie to zmiotło z planszy, że dowiedziałem się, że akurat jest akurat ta promocja, a tak początkowo nie wierzyłem za bardzo w tą sprawę. Valiant Hearts The Great War, 1,3 GB, też wczoraj był kupiony. No i te najnowsze do tej pory, co się pobierają, to akurat one tutaj w miarę szybko się pobiorą, bo ta jedna gra nie waży zbytnio dużo, więc akurat tutaj za chwilę ona będzie przypisana i sobie zobaczymy dokładnie, jak to wygląda z tej perspektywy. A i jeszcze właśnie, jeżeli chodzi już o te gry, to można sobie wejść tutaj w My Games. I mamy przede wszystkim najpierw litera V, czy tam V. Trochę tych gier mam, więc trzeba się będzie posiłkować. W ogóle znajomy pożyczył. Też pozwolił nam przenieść licencję i mam demo Euro 2008. Będzie można sobie sprawdzić jakoś. Kiedyś tam. No i tak wygląda właśnie zakładka tej gry. Filmik się jeszcze nie załadował. A przynajmniej już powinien. Tak by się przynajmniej wydawało. Bardzo fajna gierka. Ona jest też oczywiście na 8. generacji konsol. Nie wiem, dlaczego obrazki się tu nie wczytały, skoro powinny. O, jest, proszę bardzo. Można sobie mniej więcej
na tej podstawie i jeszcze do końca lipca zobaczyć sobie dokładnie, jak to działa z samą strukturą tego sklepiku. I teraz jedziemy na F. Mamy Firebursta, średniawą grę, podchodzącą nawet może i pod beznadzieję, ale kto wie, może będzie powód nagrania tej gry dla lipnych gier. Mamy tutaj zapowiedź, albo to są taki filmik prezentacyjny w niskiej jakości, wiadomo, bo to już tamte serwery, to już filmiki te są tak jakby pomału już historyczne. Na pewno znajdzie się osoba, która zarchiwizuje wszystkie te takie trailery, zwiastuny, prezentacje przedpremierowe. No niby wygląda ciekawie, ale ludzie nie ocenili tej gry nawet zbytnio dobrze. Nawet widać po tutaj 3 gwiazdki dali na sklepie, więc cóż to tam poradzić. Że tutaj widzę, że dalej nie załadowuje tak jakby wszystkich obrazków. Kiedyś to szybciej działało, więc podejrzewam, że o, właśnie. Tak to wygląda. Na zachętę, że tak powiem. W starym, dobrym stylu. Ale nic specjalnego, powiem szczerze. To jakoś tak dupy nie urywa. Ten Gion cały mnie zainteresował, bo wyglądało to troszkę na taką jakby logiczną, trochę akcyjną grę. Zwłaszcza ten obrazek mnie skusił trochę, powiem szczerze, bo nawet przypomina mi trochę Pac-Mana i jakieś takie inne dziwne węże. A typowo taka arcade'ówka, wiecie, takich gier czasami potrzeba. Tak, i tutaj jeszcze są jakieś obrazki do kupienia. Obrazki gracza, zobaczmy wszystko. Pokażę wam mniej więcej, jak to też jeszcze wygląda z tej perspektywy, ale dużo tu nie ma akurat, same tylko obrazki i tapeta. I to nie jedna, tylko dwie. Więc tak to wygląda i Mini Ninjas. Mini Ninjas to się akurat będzie trochę pobierać. Ale mniej więcej widzicie, jak to wygląda w tej całej sprawie. 528 MB. Troszeczkę będzie się to pobierać, może tak spróbuję poczekać, aż się pobierze całe i jeszcze zobaczymy sobie informacje na temat tej gry. W ogóle jeszcze śmieszy mnie sytuacja, że kurczę, kupiłem Series X'a i tak myślicie sobie, a to już on wlazł w tego Xboxa Series'a i ciągle już tylko na nim gra. Nie, okazuje się, że więcej gram na 360, bo widzę, że jak te serwery mają do sklepu niedługo być usunięte, wywalone, no to ja sobie gram ostatnio w Brotherhooda, Assassin's Creed'a, żeby mieć przede wszystkim, już wam mówię, już tak na wypełnienie, 100% pełnej synchronizacji we wszystkich zadaniach w podstawce i tutaj akurat, kiedy to zrobię, wtedy zacznę sobie ten dodatek Zaginięcie Da Vinci'ego. Także całkiem ciekawie. Myślę, że streama może poprowadzę z tego, nie wiem. Zobaczymy. Dosyć szybko mi idzie przechodzenie tego, więc myślę, że jak będziecie chcieli, będzie można takiego streama zrobić. No dobrze, gra się pobrała. Nie trwało to zbyt długo. Więc wam od razu pokażę jeszcze, jak wygląda strona tej gry. Żeby dotrzymać słowa, jeszcze się obrazek powinien załadować. Tak jest. Taka tam pierdółka raczej na dwie osoby. Idealna, bym powiedział. O, nawet nie ma na dwie osoby. To nic. Z małżonką w każdym razie będzie co robić. I o co tutaj głównie chodzi? No chodzi o to, że wiadomo, mamy jakąś taką grę typowo arcade'ową, taką trochę przesłodzoną, ale jak ta gra jest dla Kinecta, co jest w ogóle zastanawiające, że w 2024, kiedy już Kinecta od dawna nie wspierają, a dorzucają promocję dla gier z Kinecta, no to już w ogóle jest dla mnie niesamowite. Zwłaszcza w momencie, kiedy tak naprawdę już te gry, one w ogóle nie są specjalnie jakoś brane pod uwagę, bo już naprawdę mało kto gra w te tytuły. Ale jeszcze można zobaczyć jedną grę. Tutaj akurat Trials Fusion mam na myśli.
Całkiem też spoko tytuł, mówią ludzie. Tr, 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 gdzie jest tr? Też wyszła na... Kurde, co ja robię? Też wyszła na Playa 4 i na Xboxa One'a. Ale to szczególnie ta wersja ostatnio jest w miarę w zasięgu niektórych ludzi, którzy sprawdzają sobie te gry. No i 3,19 funta, dokładnie cena się zgadza, także widzicie, można wybierać i się zastanawiać, czy brać. A jak nie, to jeszcze zostaje wersja z PS4 czy tam Xboxa One, bo ta gra będzie jeszcze przez jakiś czas dostępna. Więc tutaj posiadacze 360, no muszą się spieszyć, że tak powiem. Bo wiadomo, że część z tych gier, ona już będzie praktycznie zaginiona i nic innego się w tym temacie nie zrobi. Także jeżeli więcej gier będzie ciekawych i jednocześnie będzie to kolejny pretekst do uzupełnienia sobie takiej biblioteki cyfrowej na Xboxa 360, to nagram jeszcze kolejny materiał i będziemy mogli sobie już wspominać te czasy, kiedy jeszcze ta konsola, co ciekawe, jest aktywna, więc to jest w ogóle niesamowite. Zobaczcie, jaki sukces ona spowodowała, że jednak ten cyfrowy sklepik to się właśnie tak na potęgę zaczął od tej konsoli. Nie od PS3, PS3 tylko to dodała od siebie, ale wszystko się zaczęło właściwie na 360. Wiadomo, że na pierwszym Xboxie był ten Xbox Live Arcade, było tam pobieranie gier. Więcej ludzi i tak będzie kojarzyło ten motyw z pobieraniem gier na 360. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie, co Wy myślicie na ten temat i czy oczywiście chcielibyście zobaczyć którąś z tych gier, którą akurat zakupiłem. Myślę, że to będzie całkiem fajne uwieńczenie tej historii, tej konsoli. Do zobaczenia.